Co jeżeli Julia Żugaj wejdzie do Backrooms? Kiedy Julia Żugaj wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, może przyzwać żugajki, ale nie może przyzwać ich za dużo, bo zostanie odesłana do levelu Juchited. Po drugie, może zaśpiewać kolędę i potwory będą się jej bały. Przybejrzeli do Betlejem pasterze, grają, że kurde. Co jeżeli Wojan wejdzie do Backrooms? Kiedy Wojan wejdzie do Backrooms, staną się głównie dwie rzeczy. Po pierwsze, jest duża szansa, że level pierwszy będzie minecraftowy. Po drugie, wszystkie potwory mają twarz Paliona. Co jeżeli Palion wejdzie do Backrooms? Kiedy Palion wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, ma on szansę znaleźć totem nieśmiertelności, który pomaga mu przetrwać. A po drugie, partygoersi z levelu fan śpiewają... Zielone, zielone. Co jeżeli Dawid Czech wejdzie do Backrooms? Kiedy Dawid Czech wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, większość potworów będzie się go bać. Po drugie, kiedy krzyknie, może przywołać świnkę pepe.exe, która będzie mu pomagała. Co jeżeli Admiros wejdzie do Backrooms? Kiedy Admiros wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, niektóre potwory będą dla niego milsze. Po drugie, Admiros może spotkać ptaka Dodo z gry Garden of Banban, który będzie mu pomagał. Co jeżeli Fryz wejdzie do Backrooms? Kiedy Fryz wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, może znaleźć napój ekipy, który da mu plus siłę. Po drugie, może zadzwonić do Genji i o coś się zapytać. Po trzecie, może znaleźć chmurkę, która będzie mu pomagała. Co jeżeli Versus wejdzie do Backrooms? Kiedy Versus wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, jest dziewczyną, więc potwory mają mniejszą szansę ją zaatakować. Po drugie, jeżeli ma ze sobą maję, to potwory uznają ją za słodką i nie będą w ogóle atakowały. Co jeżeli Czajnik wejdzie do Backrooms? Kiedy Czajnik wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, ma szansę spotkać STUPID, który go od razu zabije za kopiowanie kontentu. Po drugie, może znaleźć Czajnik i zrobić sobie herbatkę. Co jeżeli Stu wejdzie do Backrooms? Kiedy Stu wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, może spotkać Wardęgę, który go zabije. Po drugie, może zabrać ze sobą jedną osobę z Team X1. Po trzecie, może znaleźć 14-latkę i... Co jeżeli Fausti wejdzie do Backrooms? Kiedy Fausti wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, może znaleźć pączek Genji, który da jej plus siłę. Po drugie, może pójść na randkę z potworem i mieć z nimi sojusz. Miau. Co jeżeli Fyroad wejdzie do Backrooms? Kiedy Fyroad wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, może spotkać Simona, który będzie mu pomagał. Po drugie, jeżeli będzie miał ze sobą robuxy, to może wymienić je na jedzenie. Co jeżeli Hania z Genji wejdzie do Backrooms? Kiedy Hania wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, może spotkać Świeżego, który będzie ją bronił. Hania może jednak zostać zabita przez Świeżego, bo może być impostorem. Co jeżeli Disowski wejdzie do Backrooms? Kiedy Disowski wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, może spotkać Shreka, który będzie go gonił. Po drugie, spotka pierwsze trzy rzeczy, które wyjdą ci na środkowej autokorekcie w komentarzu. Po trzecie, może przyzwać Freddy Fazbear, jeżeli zaśpiewa... O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Co jeżeli Dexi wejdzie do Backrooms? Kiedy Dexi wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, może znaleźć kamienny miecz, ale ma 0,01% szansy, żeby znaleźć Netherite'owi. Po drugie, może znaleźć portal do Endu, który tak naprawdę jest wyjściem z Backrooms. Mam portal. Co jeżeli Smile Slow wejdzie do Backrooms? Kiedy Smile Slow wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, może spotkać Sepka i Patty, którzy będą mu pomagać. Po drugie, dostanie tyle złotych jabłek, ile będzie subów pod tym shortem. Po trzecie, może zaśpiewać swoją piosenkę i w zamian dostanie totem nieśmiertelności. Co jeżeli Bartek Kubicki wejdzie do Backrooms? Kiedy Bartek Kubicki wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, niektóre potwory mogą znać Trzech Króli i nie będą go atakowały. Po drugie, za każdego subę pod tym shortem dostanie burgera, a za każdego lajka butelkę czystej wody. Po trzecie, jeżeli dostanie dużo burgerów, może sprzedawać je i zostać królem Backrooms. Co jeżeli Putin wejdzie do Backrooms? Kiedy Putin wejdzie do Backrooms, staną się trzy rzeczy. Po pierwsze, potwory będą dwa razy agresywniejsze. Po drugie, czołg przejedzie go tyle razy, ile będzie subów pod tym shortem. Po trzecie, może spotkać prezydenta Ukrainy, który go zabije. Kiedy baba od matmy wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, aby nie zginąć, będzie musiała rozwiązać bardzo trudny sprawdzian z polskiego. Jeżeli tylko spróbuje ściągać, zostanie odesłana do levelu Juchited, gdzie umrze z głodu. Jeżeli jednak jakimś cudem uda jej się zaliczyć, może stać się druga rzecz, czyli za każdego subę pod tym shortem dostanie kowadłem w łeb.
Kiedy Nubek wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy dirt, który znajdzie, doda mu +2 siły. Po drugie, może spotkać paliona, który da mu tyle dirta, ile będzie subów pod tym shortem. Kiedy babka wuj AR wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, babka jest gigaczadem, więc 50% mniej potworów będzie ją atakowało. Po drugie, może zaśpiewać babka najlepsza jest przez duże B, dzięki czemu dostanie pistolet. Daj suba, jeżeli lubisz babkę. Co jeżeli Skibidi Toilet wejdzie do Backrooms? Kiedy Skibidi Toilet wejdzie do Backrooms, staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, zostanie przeniesiony do level Bathroom, gdzie spotka inne Skibidi Toilet. Po drugie, kiedy ktoś na nim usiądzie, zmieni się w Skibidi Toilet. Daj subę, jeżeli nie chcesz być Skibidi Toilet. Kiedy pies wejdzie do Backrooms, mogą stać się 4 rzeczy, a ostatnia jest najśmieszniejsza. Po pierwsze, potwory będą zdziwione i zainteresowane, bo nigdy wcześniej nie widziały podobnego stworzenia. Po drugie, pies może dostać się do jakiego levelu tylko sobie zażyczy, bez obaw o to, że wpadnie do Voida. Po trzecie, dostanie tyle ulubionych smakołyków, ile będzie subów pod tym shortem. Po czwarte, jeżeli jakoś wejdzie do levelu Kitty's Hills, to Kitty będzie się z nim bawić. Miau. Kiedy Mortalcio wejdzie do Backrooms, mogą stać się 3 rzeczy, a ostatnia cię zaskoczy. Po pierwsze, kiedy zaśpiewa Kinderki, to dostanie kawę Mortalcia, która da mu więcej siły. Po drugie, tylko prawdziwi fani Mortalcia dadzą suba, lajka i komentarz, zanim jego zdjęcie zniknie. Jeżeli ci się udało, to Mortalcio dostanie totem nieśmiertelności. Po trzecie, może sklipować się do pokoju z wykrywaczem kłamstw, który sprawdzi, czy Mortalcio dalej kocha Kartoni. Kiedy Kartoni wejdzie do Backrooms, staną się 3 rzeczy, a ostatnia cię zdziwi. Po pierwsze, Kartoni ma szansę, żeby być mafią i zabić kilka potworów. Po drugie, zasubskrybuj, daj lajka i napisz w komentarzu ulubionego członka GNZ, zanim Kartoni zniknie. Jeżeli ci się to udało, to Kartoni dostanie telefon z jednym tajemniczym kontaktem. Po trzecie, do Kartoni może zadzwonić Mortalcio, który powie, że jednak ją kocha. Kiedy świeży z Gen Z wejdzie do Backrooms, staną się 3 rzeczy, a ostatnia cię zaskoczy. Po pierwsze, świeży może spotkać Hanie, która będzie mu pomagała. Po drugie, zasubskrybuj, daj lajka i napisz w komentarzu ostatnio używaną emotkę, zanim Bartek zniknie. Jeżeli ci się udało, to z tych emotek świeży dostanie prezent w levelu świątecznym. Po trzecie, świeży może znaleźć perukę, której nie będzie mógł zdjąć, przez co nikt go nie pozna. Kiedy świeży z Gen Z wejdzie do Backrooms, staną się 3 rzeczy, a ostatnia cię zaskoczy. Po pierwsze, świeży może spotkać Hanie, która będzie mu pomagała. Po drugie, zasubskrybuj, daj lajka i napisz w komentarzu ostatnio używaną emotkę, zanim Bartek zniknie. Jeżeli ci się udało, to z tych emotek świeży dostanie prezent w levelu świątecznym. Po trzecie, świeży może znaleźć perukę, której nie będzie mógł zdjąć, przez co nikt go nie pozna.